Ten mecz był na pewno inny niż poprzednie, więc było ciężko się czasami dostosować. Często miałam takie poczucie, że gorzej widzę piłkę, bo mimo wszystko granie przy sztucznych światłach jest inne, ale obie miałyśmy takie same warunki i cieszę się, że przy tych ważnych momentach i ważnych piłkach, decydujących piłkach grałam solidniej. No i przede wszystkim cieszę się, że mimo tego, że ona właśnie tak dobrze się broniła i oddawała mi tyle piłek, mimo tego, że ja już myślałam, że to będą winery, to byłam na tyle cierpliwa, żeby kończyć ją dalej i konsekwentnie trzymać się taktyki, więc no, na koniec przyniosło to swój skutek. No, mamy swoje sposoby. Tutaj nie będę ich do końca zdradzać, ale mam jakby zespół specjalistów, którzy też wiedzą, jak się zachować w takich momentach, więc myślę, że chodząc do szkoły też i sypiając czasami po kilka godzin w nocy, jestem przyzwyczajona do tego, żeby grać nawet na wysokim poziomie, jak jestem niewyspana.